Widomas bardzo szczerze w piątym, tak? To będzie chyba piąty odcinek na zajęciu z Cezarstwa Japonii. I kończymy to zwycięstwa dalej. Zaatakujemy na tych odcinkach. No i dobra. Czujmy się na brutalnych represjach. Większość tych ziemi jednak nie stanowiło problemu dla naszej... dla naszej armii. Idzie, próbuje cofać, ale to też nie stanowi dla nas większego problemu. I tutaj zaatakujemy dwie prowincje. I spróbujemy przechwycić tutaj. Bracie, jakbyśmy chcieli kontynuować tą kampanię. To będziemy mieli jak po prostu. Dobra, kolejne dywizje do piachu. I... Nie wiem, o co, bo tu popracujemy na te lepszą okopanie cię. Tych damy tutaj, a tych wysyłamy jeszcze tutaj. Chyba nie wiem, czy trochę cofnę liciłem, czyli co po niektórych odcinku frontu. Ja tak się też cofanie cofnę liciły. W sumie to nie dziwne, bo w sumie tego odcinku to nie ma jak za bardzo bronić. Finlandia. No, Finlandia tak nam nie pomoże. A by ci przydało nam prawo przy marcu o nich. Oblać o to, że ten wojskowy i Grecja cię zgodziła. To jest dla nas bardzo dobrą informacją. I dlaczego to jest dobra informacja? Bo wiecie, rozszerzymy je te bardziej front. To będzie problematyczne już dla Niemiec. Niemiec? A to nam da lepszą możliwość przebijania cię na innych odcinkach. Spróbujmy tak cię przebić. Zobaczymy, te metody są bardzo mobilni, żeby nie mówić. Fixes mamy tutaj i w sumie to można stworzyć. Zobaczymy nowy odcinek frontu po prostu tutaj. Ochłapami, nie dywizjami. Ale to nie będzie znaczący problem. Powoli do przodu, to zwycięstwa. O. I tutaj tym bardziej rozszerzamy. I tak naprawdę wygraliśmy tę wojnę. Większe państwo węgierskie kapituluje. I to nie jest śmielnie miła dla nas informacja. Mimo całej sympatii to narodu węgierskiego. Który poza drugiej wojną to wojną. Nie to, że cię chłopy wykaczały męstwo naboju. Poza wojny ze Związkiem Radzieckim. Jednak co by nie mówić o armii węgierskiej czy rumuńskiej, te dwie armie no jednak robiły co mogły.
Jednak cena nie udało cię. A jeżeli chodzi o honor węgierski czy rumuński? Obydwie armie, patrząc na przykład zobowiązania historyczne czy sojusznicze, tak jak to Rumuni mieli, sumie te fakty nam te kraje pomogły. Pomogły przy transportowaniu naszej armii na zachód. To pomogło nam kontynuować walkę na zachodzie. No. Teraz pytanie, ile jest to major wojny? I na trzęcie jest tylko jeden. A to na cieczy niezmiernie. I ja poproszę. Poczna wojskowy. Anglików tym bardziej poproszę toczny wojskowy. A tutaj podbijamy po te resztki sił niemieckich. Ty no to są dosyć potężne, bo to jednak tutaj po 30 dywizji na klatkę. Tutaj czuję tę inicjatywę na froncie, a my... My jedna z moich ulubionych ten marsz wojennych. I nie chodzi mi tutaj o sam czynnik tego, że... co jest to japońska, ale o to, że jest to jedno z takich... jakby to powiedzieć... Wielczych pieczonek? Bo piosenki, które no, co tak powiem, ciężko się śpiewam. I według mnie, no, nie mają takiego potencjału, żeby zachęcić to nieco do walki. A są piosenki z takim, jakby to powiedzieć, zapalciem, które faktycznie mają ten potencjał do zachęcenia do walk. Jednak to jest tylko moja opinia. Bycie z nią przeszkadzać nie musi się. No, ale my kontynuujemy tutaj front. Kontynuujemy czy pełnym uderzeniem. Jakbyście panowie czyli tego Tigela, no to ja bym był happy. Po pierwsze, zanim od panców satelickich. Tak, ja chcę Polsza. Ja chcę Polskę i teraz pytanie, jak to dalej zrobimy. Bo gdybym miał tego moda, który by umożliwił nam lepsze transferowanie prowincji, to ta bajka by też inaczej wyglądała. Ale wyzwolimy państwa Pałtyczkę. Poczekamy wolnej Ukrainy. Widzicie? Białoruci. Wyzwolimy kraje kaukaskie. I... za bardzo widzę. I zobaczymy, jak to wygląda. Nie wygląda to najgorzej. A teraz... Te terytoria na pewno przekażemy... Palatowi. Oczywiście musimy mieć połączenia a Białoruś, no
Ja ulżę czytanie Czurzana na ołtarzu historii, niestety. No i okej. Robimy to jest to jak najbardziej przekazać razem podwładnym i chyba nam się uda. Uda nam się zjednoczyć większość państw pod naszym wspólnym sztandarem. I to będzie 11 minut. Poczekajmy, jest nie państwo chińskie, nie Etiopia, nie Grecja, nie Mandżukuo. Ale okej, dobra, zobacz, jak mamy tutaj tych terytoriów. Jednakowo te terytoria to dla nas kluczowe. I my tych ziemi żądamy. I chyba coś. Dobra, ta mała mapa będzie brzydka, ale już nic nie poradzimy. Zobaczymy, jak ta mapa będzie wyglądać. Okej. Tutaj powinien być jakiś konieczny oki Wietnam, czy klakla ludować. Ale trudno. No dobra. Widzicie, jak wyglądają. Jak wygląda nasze imperium. Teraz pytanie to was. Czy kontynuujemy tą kampanię? Moim zdaniem wyszło to dość zabawnie. Ja... szkoda, że Polsce nie udało się przesunąć granicy na zachód. No ale nie można mieć wszystkiego. Zdecydowanie nie można mieć wszystkiego. Albo czekajcie, te to staniecie się tuczko od Hirohito. Za wygranie tej wojny. Jak idzie no to... No i to jest bardzo ciekawe. To jest naprawdę bardzo ciekawe, to rozmieszczenie granic. Ten... to cała maniera tej wojny. No, ale... skończone sukcesem.
Kilka narodów słowiańskich, gdzie wyzwoliło pod okupacji. Większość narodów tatarskich. Nie udało nam się niestety wyzwolić Białorusi i więcej krajów Federacji Rosyjskiej. No, ale nie możemy mówić, że jednak gorzej. Okej. Dobra. My kończymy tą. Tutaj muszę się powiedzieć, czy mamy kontynuować? Czy kontynuować nie będziemy. To jest bardziej decyzja dawać. W sumie, jak się dobrze bawiłem. Jeżeli będziemy kontynuować, na pewno trzeba wyzwolić Europę Zachodnią pod rządów aliantów. I zobaczymy, jak to dalej pójdzie. To dwie Ukrainy, która prawdziwa. Ja tak na serio to. Tak na serio to w sumie byśmy się przygotowali kilka lat i na pewno zmieścimy aliantów, ale czy nam cię chce? Bo można zasłonić nową uczelnię jakimś krajem, na przykład europejskim, i próbować otworzyć potęgę tego kraju. No dobrze, ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Proszę coś sobie po sobie zostawić. Czy to lajka, czy komentarz. Tylko to łapkę w górę dół. A ja się z wami żegnam. Bo to będzie ten materiał. No i kończymy.